I teraz pierwsze pytanie, skąd pomysł na powstanie tej płyty? D'abord première question, d'où vient cette idée de faire ce premier CD? Chcieliśmy zrobić bardzo miłą niespodziankę naszym gościom z zagranicy. On voulait vous faire une très bonne surprise pour nos amis d'étrangers. No, że w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że muzycy rockowi razem z Urzędem Miasta, Samorządem Miejskim wspólnie taki projekt przedsięwzięli i uważam, że to jest dobry krok do takiej współpracy wspólnej. Dziękuję bardzo. Oui, en tout cas, en fait, il veut dire qu'il remercie donc la ville de Miasco pour l'aide en fait qu'ils ont fait pour faire ce CD. Thank you. Co możemy powiedzieć o tej płycie? Jakie utwory tam są na niej zawarte? Comme peut-on dire donc de ce CD et quels sont les morceaux qui sont les plus importants? Czyli powiem krótko, jeżeli chodzi o tę płytę, to jest typowa muzyka rockowa. Myślę, że tam każdy znajdzie coś dla siebie. Jakie utwory są na płycie, no to... Jak... Donc je vais répondre brièvement. En fait, donc c'est un album de rock et donc ici, donc tout le monde, je pense, pourra trouver les morceaux qui lui plaisent plus particulièrement. Jest kilka piosenek Garou i Edith Piaf. Płyta się sprzedała we Francji. Il y a aussi plusieurs chansons de Garou et Edith Piaf pour pouvoir vendre ce CD en France. To był oczywiście żart, bo z tego co wiem, wszystkie utwory, wszystkie teksty, cała muzyka to jest autorstwa właśnie zespołu Jamaica Lili, tak? Donc il précise que c'est vraiment juste une blague, parce que tous les textes, toute la musique ont été fait et réalisés entièrement par eux-mêmes. To są muzykę, a to słowa. Jeżeli chodzi o muzykę, to oczywiście cały zespół Jamaica Lili, słowa, oczywiście Zbyszek Druszyk, mój brat. Donc voilà, donc tout ce qui est la musique, donc c'est le groupe et les paroles donc de son frère. Czy ciężko się pracowało z liderem zespołu Zbyszkiem? Est-ce que ça a été difficile de travailler avec le leader du groupe? Zbyszka nie było, ale było różnie. C'était pas évident, mais bon, ça va. Gdzie została nagrana ta płyta? Płyta została nagrana w Marksiem Studio w okolicach Kolbrzegu w pięknym drewnianym domku. Donc en fait, il a demandé si cette musique, si leur album avait été récompensé, si leur musique était récompensée, et en effet, elle a été récompensée donc par. Par la jolie maison. Ah, elle a été composée dans une jolie maison. Tak, a gdzie została wytłoczona? W Płocznie. W Płocznie. W Płocznie GM Records. Musimy dodać, że dzień wcześniej z tej, nie tam spod Kołobrzegu, dzień wcześniej wyszedł zespół Bon Jovi, a potem oni weszli. Proszę o koleżankę pomóc. Ça a été donc fait, ils sont passés après le groupe de Bon Jovi. Powiedzmy teraz, dlaczego, skąd taki tytuł? Ocean wszystko chłonie. Maintenant dites-moi, d'où vient ce titre? Z pierwszego utworu, utwór promujący właśnie tą płytę. Z tytułu tego pierwszego właśnie utworu na płycie. Donc c'est parce que cette chanson a été la première de l'album. C'est pour ça que l'album s'appelle comme ça. Proszę Państwa, tam jest Pan Darek Jawor. Witamy go serdecznie, autor teledysku. A tutaj z tego co widzę, to przyjechał Pan z Londynu. Tak? Nie mylę się? Spod Londynu. Spod Londynu z radia Polish Chart. Witamy również serdecznie. I bardzo prosimy Pana, żeby promować płytę Jamaica Lili. Mogę powiedzieć od siebie, że już głosowanie w tej chwili na liście przebojów przebiega i są na dobrej pozycji w pierwszej 20, ale głosujcie nadal, do 7 lipca jest termin. Donc apparemment on peut voter pour élire ce groupe et donc apparemment ils se tiennent dans les 20 meilleurs, donc jusqu'au 20 juillet, allez-y, votez pour eux.
Ile jest utworów na płycie? Combien y a-t-il de morceaux sur l'album? Utworów jest 9. 9. A kiedy następna płyta? I quand nouvel album? Zależy od urzędu miejskiego. Il faut demander au maire. Kolejne pytanie, czy to prawda, że te płyty, które tu się znajdują, jak panowie podpiszecie, to podarujecie je wszystkim gościom, którzy są obecni na sali? Est-ce que c'est vrai qu'apparemment tous les CD qui ici, vous les donnez comme ça à tout le monde ici présent? Rzeczywiście. Bien sûr. Chcemy jeszcze dodać, myślę, że Zbyszek się zgodzisz z tym, że jak będziecie dzisiaj grali koncert, to będziecie sprzedawać te płyty z przeznaczeniem dla chorej Basi, dla której graliście już koncert. Donc en fait, ce soir, pendant leur concert de rock, ils vont vendre ces albums pour... pour madame Basia, qui est malade. Basi potrzebna jest pilna operacja, rodzice z nią jadą aż do Nowego Jorku i potrzebne są duże pieniądze. Donc cette personne Basia est très malade et donc en fait l'argent récolté servira à pouvoir aller aux États-Unis pour se faire soigner. Proszę Państwa, teraz na koniec podchodzimy do naszych artystów, oni podpisują płyty. Płyt słuchamy, podziwiamy, głosujemy i oglądamy dzisiaj koncert o 18:30 w ramach Dni Miasta.